Dzień dobry wszystkim. Lecę teraz szybko na paznokcie, ponieważ ostatnio odpadły mi dwa. I otwierałam jakąś paczkę. Aż dwa poszły, rozumiecie? Tak to mogłabym sobie to jakoś podkleić, ale też jutro robimy z Żabą kampanię wspólną, naszą pierwszą. No i raczej kolorowe paznokcie nie przejdą, dlatego idę zrobić naturalny French. Nie, żartuję. Normalny French. Całkiem spoko, tak klasycznie. Trochę dziwnie. Nie będę mogła się przyzwyczaić, ale no musimy zrobić, więc robimy. Tutaj mam na sobie kurtkę, którą właśnie ostatnio kupiłam w Stanach. Ale to opowiem wam trochę więcej o niej może później, bo ona jest dwustronna. I muszę się spieszyć bardzo. No i wracam już do domu, paznokcie zrobione. I słuchajcie, skończę wam o mojej stylówce. Tutaj tę kurtkę kupiłam właśnie w Ape'ie i ona jest dwustronna. I tutaj mamy taką fajną różowo-fioletową stronę. Tutaj mam pod spodem fioletowy sweterek z takim serduszkiem, on jest z Dollskill. I tutaj spodnie z Coli. No i buty znowu Margiela. Kupiłam też wkład do drukarki, bo wczoraj mi się skończyła i nie zdążyłam drukować umów. Strasznie zimno. Przebieram się w jakieś wygodne rzeczy. I dzisiaj wszystko, co mam do ogarnięcia, to mam do ogarnięcia w domu, więc już nigdzie raczej nie wychodzę, na szczęście. Pokażę wam, jak wyglądają moje paznokcie. Biały French, klasyczny. Jak mam zrobić jakieś neutralne, to właśnie wybieram French. Ja nie lubię jakichś takich jednokolorowych, wiecie, że nie lubię mieć całych na przykład beżowych albo całych białych. No chyba, że u stóp. U stóp jestem bardzo nudna, u stóp robię tylko albo białe, albo czarne, nic nigdy pomiędzy. Aktualnie mam białe, a właśnie na paznokciach u rąk lubię coś fajnego mieć, coś kolorowego. Dostałam prośbę ostatnio o pokazanie mojej kolekcji torebek, która jest właśnie w tej szafce, na którą tutaj patrzę. Dlatego zrobię to teraz, pokażę wam i zrobię sobie coś do jedzenia, bo zgłodniałam strasznie. Zaczniemy może od samego dołu. Tutaj mamy, właśnie w tej szafce też trzymam jakieś takie droższe buty, które mam. Tutaj mam oczywiście Yeezy, które są najwygodniejszymi butami na świecie. No i moje klapki Gucci na takim obcasie. Bardzo, bardzo je lubię. Przechodząc dalej, mamy czarną torebkę marka Jacobsa ze złotymi elementami. Tam jest Louis Vuitton i to jest Alma, czyli jedna z najpopularniejszych torebek Louis Vuitton tak naprawdę. Kolejna jest moja ulubiona chyba, Jacquemus różowa, malutka, którą dostałam od Żaby na urodziny w zeszłym roku. Tutaj jest Vivienne Westwood, też ją bardzo lubię, bo ona ma przepiękny kolor, tak połyskuje w zależności od światła. Z tyłu jest trójkątna Balenciaga biała, którą boję się nosić, bo jest biała. Tutaj mamy kolejną Vivienne Westwood, taką malutką. Ją złapałam na Zalando i wcale nie była taka droga. Z tyłu jest moja ukochana Prada, to też jest właśnie jedna z moich ulubionych torebek. No i tutaj szpilki Yves Saint Laurent. Przechodząc dalej, tutaj jest torebka taka słodka GCDS. Biała z złotym łańcuszkiem. Kolejna jest Balenciaga, to też jest aktualnie moja ulubiona, bo to jest chyba moja najnowsza torebka. Żółta i tutaj mamy dołączony do niej taki mały, nie wiem, portfelik jakby i lustereczko w kształcie serduszka, super słodka. Tam z tyłu jest jeszcze jedna GCDS, którą pokazywałam ostatnio na Instagramie, taka z puszkiem. No i na samej górze mam dwie moje klasyczne Yves Saint Laurent. Tutaj jest taka mniejsza, to była moja pierwsza droższa torebka, którą sobie kupiłam. Kupiłam ją chyba na 21 urodziny, albo 22. No i na samym końcu jest jeszcze jedna Yves Saint Laurent czarna z takim czarnym znaczkiem. I kupiłam ją właśnie, bo tutaj się mieści laptop, więc mam taką większą, do której mogę wsadzić laptopa. Także tak to wygląda. Na górze z tyłu mam jeszcze dwie torebki JWP, czy jak inaczej to się czyta, niebieska i zielona, ale tam nie dosięgnę. I to jest srebrna torebka z Dollskill, którą też ostatnio kupiłam i bardzo lubię. No i oczywiście lala od Żaby. Właśnie przerabiam dla was vloga i to dopiero później niż planowałam, bo dzisiaj tak się źle czuję, nie mam w ogóle energii, boli mnie bardzo, bardzo, bardzo głowa, ale muszę to przerobić. Ale dzisiaj, jak oglądacie tego vloga, no to ja jestem na planie zdjęciowym. Robimy bardzo fajną kampanię razem z Żabą i nie mogę się doczekać, aż wam ją pokażę. To znaczy, muszę się zapytać, czy
co będę mogła pokazywać, a czego nie. Jesteśmy w takim fajnym miejscu. Powiedział, dużo nie możesz. Zjedz najpierw tego, spróbuj. Ale tym więcej mleko, tym lepiej. No dobra. Nagrywamy tutaj. Lila nagrywa takie swoje vlogi. Vlogi świąteczne na YouTube'a. Jesteśmy, słuchajcie, w China Hot Pot. Na ulicy Bakalarskiej. Co my jemy i na czym polega tutaj ta sztuka? Bo my tutaj zjemy hot pot, widzimy tutaj gorące koczoły. Mamy tutaj takie wnęka stołu zbudowane. Widzimy tutaj na postacie dwie bujonie i u nas jest taka zabawa, że dostajemy rzeczy na przykład surowe, różne mięso, owoce morze, warzywa. Gotujemy sobie wszystko, powoli degustujemy. My serwujemy slow food, więc każdy, który przyjdzie, powinien musi się mieć czas. No powinno być co najmniej czas. Ostatnio byliśmy dużą ekipą tutaj i posiedzieliśmy bardzo, bardzo, bardzo długo. Doznanie, które warto sobie naprawdę przeznaczyć na tę chwilę czasu i sobie tak pochillować. Zrób to sam, że tak powiem. Takie jedzenie typu zrób to sam. Zapraszamy was serdecznie tutaj. Zapraszamy ze sklepu. Dzięki. A my zaczynamy tutaj jeść powoli. Koleś chyba przejął mojego vloga. No. Koleś prowadzi tutaj swój segment. Mogę. Oddam ci ten jedzeniowy segment. I to są też dwa szczęki. Nie. To są te dwa szczęki. Nie. I to co to jest? Jest. Mamy tutaj. Ja wiem, jak to pachnie, już czuję. Język kaczki. Jego mnie przeraża po prostu widok tego kaczka. Nie, mnie przeraża konsystencja tego. To będzie takie gumowe i. Nie, ja jestem. Nie. Nie da rady. Nie? Tak wyrzucamy sobie tutaj. I znaczy mój chłopak tutaj wszystko. Do łagodnego tobie wrzucamy. Warzywka i tutaj krewetki, mięsko. Grzybki. I po prostu później sobie to wyławiacie i macie fajną zupkę. Tutaj gotuje mi żaba mięsko. Żabie mięsko. Szef kuchni, rzepsą. Dzięki. Proszę, dla ciebie. No, do zupki. Dzięki. I co, może krewetaczka? Wiesz co, te rybki są bardzo pyszne. Tą rybkę można wydać. Proszę bardzo, proszę. No, zobaczymy, co tutaj pysznego mi się. O nie! Każdym chęcią cię krztusi. Nie chcę tego mówić. Dla swoich widzów. Widzowie, tak. Nie no, jak widzowie, ty się krztusisz, a... Widzowie, ostry bulionik dla Lilusi. No dawaj, challenge. Jak ale ja nie lubię ostrego. Nie, bo ja widzę, jak ty jesteś spocony. Dawaj. Bisiek. Strasznie. Jest już tak naprawdę późno i zaraz lecę się myć i lecę spać, ale najpierw właśnie chciałam potwierdzić z wami troszkę tych paczek, bo potrzebuję już porządku bardzo w tym pokoju i chcę to wszystko tak naprawdę powyrzucać. Także idziemy na samą. I najpierw mamy paczkę z Sephory. Bestsellery marki Kat Von D Beauty. O, wygląda to w ten sposób. Mamy tutaj eyeliner, który ja bardzo, bardzo lubię. Jakąś taką różową szminkę i róż. Także fajnie, zostawiam sobie to. Przetestujemy, zobaczymy. Następnie mamy kolejną taką małą paczuszkę od Tezenisa. I wiadomo, że bielizna. Jeden czerwony. Taki prześwitujący, fajnie. I do tego takie majtki. Bardzo ładne. Bardzo mi się podoba. O, i tutaj widzę coś super. Tutaj jest taki właśnie jakby gorsetowy stanik. O, przepiękny. I też przeźroczysty. No i tutaj z takimi fajnymi ozdobami. Bardzo, bardzo, bardzo ładnie to wygląda. I na pewno zrobię jakąś fotę. No i do tego jeszcze majtki. O, wyglądają tak. Nie wiem, jak będzie z praniem tego tak naprawdę, czy to się nie pourywa. Lecimy dalej. I jest to paczka od Benefitu. Jakieś zestawy po prostu, świąteczne, z tego co rozumiem. Pierwszy wygląda w ten sposób.
I mamy tutaj właśnie kultowe produkty, baza, tusz do brwi. Tutaj jest bronzer i tusz do rzęs. Więc tak to wygląda. Ja tak naprawdę te wszystkie produkty mam, więc bardzo możliwe, rzeczy na 100%, to idzie po prostu na rozdania. Kolejny zestaw chyba... O Boże, mam tutaj kalendarz adwentowy, taki mini. I tak naprawdę ja nie chciałam kalendarzy kupować, bo to jest moja opinia o kalendarzach adwentowych. Po pierwsze, bardzo często te kalendarze są drogie. Po drugie, są w nich beznadziejne produkty. Czasem znajdzie się tak na 24 okienka, realnie dwie rzeczy znajdują się spoko bardzo często. Po trzecie, są to produkty, które po prostu się słabo sprzedają. Na przykład oglądałam ostatnio, wyświetliło mi się na TikToku kalendarz adwentowy marki Chanel, który kosztował tam właśnie 800 dolarów albo 800 euro. I jakby był tam sam shit, jeden fajny produkt to był to były mini perfumy i krem do ręka. Także realnie bardzo często też w takich kalendarzach adwentowych są po prostu kremy albo jakieś takie rzeczy, których realnie jakby nie wiadomo po co. Więc ja stwierdziłam, że ja nie chcę, chyba że dostanę po prostu od jakiejś marki, tak jak teraz. Gdybym miała sama kupować, to bym nie kupiła. No i otwieramy jedynkę i mamy tutaj mini eyeliner. Także przetestujemy na pewno. Rysować, który jest w ogóle dzisiaj? 8, 7? Także otworzymy sobie kilka, a co tam? Otwieramy numer 2. Albo wiecie co, otworzymy wszystko, nie będę się bawić otwierania tego. W dwójce mamy kredkę mini do brwi. W trójce mamy... tuż do rzęs, Day Real. O, tu jest baza, taka oczywiście mini wersja. Ja normalnie oryginalną dużą tubkę mam. Tutaj mamy tuż Roller Lash. O, tutaj też produkt, który lubię, ale ostatnio też przez długi czas nie używałam, Gimme Brow. A, i jest to taka mała hula. W kolejnej mamy następny tusz i to jest ten ich chyba najnowszy tusz, Bad Girl. Tutaj będzie kolejny żel do brwi, tego nie używałam, więc na pewno sobie sprawdzę. To jest 24 godzinny brow setter. Uwielbiam ten zapach. Także tutaj mamy róż, kolejna baza. O, to jest jakiś nowy tusz, Day Real, ale magnet. Czyli co to znaczy, że magnet? Że jakaś inna formuła, że kolor? Nie wiem. Nie wiem, ciekawe, zobaczymy. To jest jakaś paczka, nie wiadomo skąd, nie wiadomo od kogo. Co to jest? Całkiem fajne, z takimi dziurkami. A do tego... spodnie. A, takie prześwitujące trochę, ale też z takiego swetrkowego materiału, fajne w sumie. Tutaj rozszerzane. I jeszcze jedna rzecz, i to jest... a, jakiś taki golfik. Czarny i tutaj ma takie dziurki. Paczka od Lash Me Up z rzęsami. Ostatnio właśnie zaczęłam nosić rzęsy. Kurde, ciężko się to... Tak jak mówiłam wam już, że właśnie zaczęłam z tymi rzęsami chodzić doklejonymi. Pięknie, zapakowane, fajne. Wow, naprawdę fajnie. Tutaj mamy pęsetkę do naklejania rzęs. Dobra, mamy żel. Klej. I pokażę wam teraz, jak wyglądają te rzęski. Tutaj jakiś taki akurat model bardzo puszysty. A weźmiemy na przykład te od Avalony, bo tutaj mamy jakieś takie inne pudełeczko. Mam, że bardzo ładne. Nie są to takie długie super rzęsy, szkoda w sumie. Ale realnie one mogą na oku fajnie wyglądać. O, tutaj takie. A dzisiaj mamy taki właśnie kiepski dzień, w sensie nie czuję się zbyt dobrze dzisiaj. Po prostu przez okres. Nie wiem, czasem raz na jakiś czas mam tak, że tak potwornie boli mnie głowa, że nic nie pomaga, żadne tabletki, no kompletnie nic. Więc może nowe ubranie pomogą. Taki topik, który jest bardzo krótki, bardzo mi się podoba. Może właśnie ubiorę się w niego. Kolejna rzecz to bluza. Bluza, ale taka króciutka bluza, bardzo fajna. Następnie w ogóle wszystko takie białe są. Później mamy spodenki do tej bluzy. A nie, to spódnica. O, żaba gra, lola. Później mamy spodenki.
fajne. Fajne spodenki. Kolejna rzecz to będzie bluza, kolejna. Tak. I ostatnia rzecz, moi drodzy, to torba. O ja, zajebista jest. Patrzcie, taka torba. Bardzo, bardzo mi się podoba. I na suwak, więc też fajnie, że nie jest taka otwarta. Dobra, zostało nam jeszcze trochę paczek. Zostawimy to na inny dzień. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I tam są siódma? Tak. Więc zostawimy to na inny dzień. A ja teraz lecę się myć i lecę spać. Pa!